Pamiętacie może ten szok towarzyszący pewnej decyzji castingowej? Albo nawet szok towarzyszący temu, że któryś z aktorów czy aktorek dorósł? To dzisiaj będzie o czymś zupełnie innym, ale też o kojarzeniu. Wiecie może, czym jest typecasting? To trochę jak taka łatka nakładana na danego aktora czy aktorkę. Innymi słowy, Tommy Lee Jones to były wojskowy albo służbista, Morgan Freeman będzie zawsze starszym, mądrym kolesiem, a Seth Rogen zapewne skończy jako głupawy typek z gastrofazą po wypaleniu czegoś, co, powiedzmy, chciałby zalegalizować mata. Jeśli myślicie, że to te przykłady były w miarę obrazowe, to zapnijcie pasy. Opowiem wam więc, jak niektóre z gwiazd Hollywood zostały na stałe zszyte z pewnymi stereotypami. I tylko garstce się udaje uciekać, ale to mniej ważne dzisiaj. Można zażartować, że jak komedia romantyczna, to albo Adamczyk, albo Karolak. No ewentualnie Maciej Sztur, jeśli lubicie Planetę Singli. Jeśli jednak chodzi o zagraniczne komedie, to obok irytującego Owena Wilsona mamy jedno nazwisko. Grant. Hugh Grant. Pochodzący z Londynu amant miał do czynienia z romantycznością swoich ról właściwie od samego początku swojej kariery. I nie Kryjówka Białego Węża i ta przerwa z nią związana się nie liczy. Gdzie i jako kogo go umieszczano? Weźmy taki archetyp, w którym lekko ciapowaty, niezdarny bohater znajduje swój obiekt westchnień i niekoniecznie udolnie dąży do rozkochania go w sobie. Oczywiście, że z happy endem, gdzie jego ciamajdowatość i bycie awkward popłaca. Brzmi znajomo? Weźmy rok 94 i Cztery wesele i pogrzeb. Lekko wycofany i zabawny kontra Andy McDowell, której wyznajemy jedyną prawdziwą miłość. 99 i Notting Hill, mój osobisty faworyt, bibliotekarz rozwodnik i wielka miłość w aktorce, zapoczątkowana od oblania jej sokiem. Jest ślub? Jest. No to weźmy jeszcze To właśnie miłość, gdzie zagrali chyba wszyscy aktorzy świata. Grant jest premierem Wielkiej Brytanii i zakochuje się w Natalie. Unikanie skandalu, sporo komedii pomyłek i publiczne ujawnienie związku. Wszystko to w odpowiednim stylu dla Granta. Chyba dopiero od kryptonimu Uncle udało mu się troszeczkę wyswobodzić z tej ramy, tej szuflady. A teraz będzie grał w Dungeons and Dragons Łotra. Pięknie, pięknie. Yes. Gdyby tylko istniał showman, który posiada świetną budowę, kojarzony jest z rozrywką, byciem twardzielem i do tego jest wygadany. Może chodzi o Arnolda? Nie tym razem. Może chodzi o Jasona Stathama? Nie tym razem, choć jego też zawsze obsadzają w roli twardziela. Tym razem chodzi o znanego i lubianego wrestlera, The Rocka, człowieka z hiperaktywną brwią. Bardzo szybko nasz potężny koleś zdobył łatkę twardziela i to w każdej możliwej konfiguracji. Od Mumia powraca, przez Króla Skorpiona, gdzie właściwie grał takiego egipskiego Konana, a jego twarz posłużyła do zrobienia najgorszego CGI. No ale dobrze, przez Duma, gdzie latał z Giga Giverą, w Pogoni za zemstą, gdzie latał z Giverą, Szybcy i wściekli, gdzie latał z Giverą, Infiltrator, gdzie latał z Giverą, G.I. Joe, gdzie latał z Giverą, czy Herkules, gdzie latał z mieczem. Absolutnie podoba mi się także trend jednej koszuli Dwayna. Oto tak w filmie Jumanji, Przygoda w dżungli z 2017 roku, Rampage, Dzika furia z 2018 i Jumanji następny poziom, odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z tą samą postacią za każdym razem. Ubranie typowo Przygoda w tropikach, twardziel ze złotym sercem. Sam nie wiem, w którym momencie pamiętam Jumanji, a w którym Jungle Cruise. I tak po polsku to Wyprawa do dżungli. Super. Chciałbym powiedzieć, że udało się zerwać z wizerunkiem, ale teraz aktor próbuje sił w superhero, gdzie jest twardzielem godnym walki z Supermanem. No przecież. Well, I do. Maybe a funeral, dickhead. Ach, ten Johnny Depp. Zaczynał w Koszmarze z ulicy Wiązów jako nastolatek do odstrzału. W efektowny sposób? No, ale jednak. Po czym trafił w pewną ramkę, którą eksploatowano ile się tylko da. Marzyciel, nieco odsunięty od ludzi, trochę mniej lub bardziej szalony, żartowniś w tym wszystkim i to ekstrawagancki do pewnego stopnia. Czy opisałem wszystkie role u Tima Burtona?
Możliwe. Choć zapewne znajdą się ludzie mówiący, ale dziewiąte wrota, czy czasem nie był tam lekko samotnikiem pracującym przy szukaniu książek? No to może Las Vegas parano, ale wydaje mi się, że trudno o szaleńca większego niż Raoul Duke, który regularnie jest napędzany przez substancje szeroko rozumiane jako nielegalne. Sekretne okno? Pisarz po rozwodzie na drodze do szaleństwa. A może Edward? Naprawdę muszę cokolwiek dodawać? Jednak jeśli dodamy do tej wielkiej wyliczanki rolę w choćby Edwardzie Nożycorękim, gdzie wciela się w smutnego androida odkrywającego miłość, lub Sweeney Todda, a potem polecimy z górki z kapitanem Jackiem Sparrowem, wiecznie pijanym, dziwacznym piratem cierpiącym na rozległy udar, przeskoczymy do szalonego kapelusznika w Alicji w Krainie Czarów, by ostatecznie w Jeźdźcu Znikąd zagrać nieco innego Sparrowa. Mamy dwie szufladki. Rozmarzony i wręcz efemeryczny człowiek, albo jego zły brat bliźniak, czyli często psychol i dziwak, jak na przykład Grindelwald. Could develop an itch. Dogadamy się chyba jakoś. No, ja też tak myślę. Kiedyś słyszałem anegdotkę, że prawie każdy polski reżyser miał zasadę: nigdy nie castingować aktorów z 13 posterunku. Dlaczego? Bo kojarzeni byli przede wszystkim z głupawymi dowcipami, rozrywką dla mas i średnio artystycznym podejściem do sztuki aktorskiej. Podobna metka została przyczepiona do znanego i przy okazji świetnego komika stand-upowego o nazwisku Carey. Do przełomu w karierze grywał w komediach. Przełom nastąpił przy okazji Ace Aventury, czyli noirowej komedii, gdzie wcielał się w detektywa zajmującego się sprawami zwierząt. Jego absurdalnie dobra umiejętność naśladowania, hipermimiczna twarz i naturalny dryk komediowy zagwarantował sukces i angaż do maski, ugrzecznionej wersji komiksu, gdzie główny bohater zamienia się w szaleńca. Znów był to Jim Carrey w całej okazałości. Głupi i głupszy? Dokładnie to samo. Nawet jako Riddler w Batman Forever nosił znamiona typowych careizmów, a kłamca kłamca czy ja Irena i ja podbijały tylko stawkę. Szalał jako Bruce Wszechmogący, szalał jako Green, a po przerwie od aktorstwa powrócił do bycia najbardziej przerysowanymi postaciami w choćby dwóch częściach Sonika. I o ile uwielbiam go w prawie każdym filmie, to tytuły takie jak Truman Show, Eternal Sunshine of a Spotless Mind czy Kick-Ass, to te filmy ucementowały go w mojej głowie jako po prostu dobrego aktora, nie aktora komediowego. Jednak łatka została, a rola tatka w Dark Crimes nie była w stanie tego odwrócić. Tak, Jim grał Polaka i całość kręcono w Krakowie, a ja miałem tam statystować i po dziś dzień mi przykro, że nie poznałem jednego z idoli. Wkurzony Meksykanin. O kim można pomyśleć? Czy będzie to Antonio Banderas? Raczej nie, bo jest z Hiszpanii. Javier Bardem, Benicio del Toro, Oscar Isaac, Pedro Pascal? Nope, nope, nope. Jedyny i niepowtarzalny, wytatuowany restaurator, Danny Trejo wchodzi na scenę i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie sposób pominąć drogi tego aktora od uzależnień, 11 lat od siatki w sumie, przez bycie opiekunem młodzieży, lekcje boksu do statystowania, aż po życzenie śmierci 4. Hey, don't I know you from someplace? I don't think so. Przełomem okazało się jednak zagranie w Desperado u, jak się okazało, jego kuzyna, o czym obaj nie wiedzieli. W sensie Trejo i Rodriguez. I tak zaczęła się legenda wkurzonego, groźnego zabijaki z Meksyku. Navajas przemieniał się w Razor Charlie'ego w Od zmierzchu do świtu. Johnego z Lotu skazańców, by w końcu stać się maczetą. Co zabawne, pojawiał się już w Małych Agentach pod tą ksywą, ale dopiero w 2010, gdy dostaliśmy kwintesencję szaleństwa od Rodriguezów, wszystko było już pewne. No, właściwie meksykański zakapior i jego legendarna dziara na klacie będą zwiastowały kłopoty. Ba, nawet w Breaking Bad jego postać znacznie nie odbiegała od stereotypu utrwalonego przez lata bycia wąsatym postrachem postronnych. Better learn Espanola. This ain't Branson, Missouri. Co prawda, Rob Zombie postawił go w roli spokojnego pracownika szpitala psychiatrycznego, ale wszyscy wiemy, jaki jest pan Trejo. Opiekuńczy, rozsądny i groźne. Don't do nothing. We're both gonna regret later, okay, Mikey? I tutaj kończymy tę listę aktorów, którzy grali w kółko te same role, albo nawet te same postacie. Tom Cruise, będący najbardziej wymuszonym bohaterem kina akcji, kozacki Samuel L. Jackson czy Vin Diesel jako pozbawiony emocji mięśniak o głosie niskim jak tartar. Jeżeli ten materiał zażre, to kto wie, może wrócę i zrobimy na przykład, no nie wiem,
aktorki, które typecastowano? Jednak ja was zwyczajowo poproszę o wygenerowanie pewnego ruchu. Dajcie znać w komentarzach, jakie przykłady typecastingu najbardziej rzucają się wam w oczy, czyj potencjał został zmarnowany albo przeceniony. Dziękuję wam za uwagę i do następnego materiału. Cześć!